witajcie w nowym odcinku. Dziś postaram się omówić specjalnie dla Was motocykl Kawasaki ZX6R, tak więc zaczynajmy. W 2003 roku Kawasaki zaprezentował zupełnie nowy model wspomniany wcześniej ZX6R. Motocykl okazał się być całkiem odmiennym od prezentowanych dotychczas przez zielonych. Był mniejszy i dużo bardziej wszechstronny. Jego stylizacja była bardzo oryginalna, co sprawiło, że stał się łatwo rozpoznawalnym przez zwolenników tej marki. Co ciekawe, model ten posiadał radialny układ hamulcowy przedniego koła rodem z MotoGP. Jednostka napędowa tego motocykla miała pojemność 636 cm3, posiadała 4 cylindry w rzędzie oraz 16 zaworów. Generowała moc maksymalną na poziomie 116 koni mechanicznych przy 13 tysiącach obrotów. Warto wspomnieć również, że posiadał układ doładowania dynamicznego, który to wspomagał jednostkę przy wysokich prędkościach i podnosił jej moc do 123 koni mechanicznych. Motocykl ważył 161 kg, posiadał 6-stopniową skrzynię biegów oraz aluminiową ramę, co sprawiło, że był naprawdę prędki. Sama jednostka posiadała nowoczesny układ wtryskowy, lecz jej mankamentem była przestarzała transmisja paskowa oraz hałaśliwa skrzynia biegów. Mimo tego motocykl mógł gnać z prędkością 255 km/h, a w niektórych źródłach możemy znaleźć dużo wyższe wyniki. Za wielki plus możemy uznać dobrze wyposażoną konsolę, gdzie obrotomierz może i był mało czytelny, ale cała reszta robiła robotę. Zresztą chyba samo Kawasaki doszło do wniosku z lichym obrotomierzem, bo zdecydowało się dorzucić regulowane światełko obrotów oraz już chyba jako zadośćuczynienie stoper do pomiaru prędkości okrążenia. Rama ZX-a była bardzo nowoczesna i sztywna, co pozwoliło zwiększyć osiągi oraz sprawić, że motocykl zyskał na sterowności. Warto wspomnieć również, że wkrótce po tym dołączył do niego niemal identyczny stylistycznie model ZX6RR, który był produkowany jako limitowana seria z piecem o pojemności 599 cm3, a to tylko dlatego, żeby móc uzyskać homologację do wyścigów klasy Supersport. Silnik ten został tak zaprojektowany, aby móc bardzo łatwo tuningować go za pomocą zestawu wyścigowego. Była to świetna baza do stworzenia szybkiego wyścigowego motocykla, lecz do czołówki mistrzów świata w klasie Supersport dużo mu jeszcze brakowało. Na koniec wspomnijmy jeszcze, że 2 lata po poprzedniej odsłonie Kawasaki wypuściło na rynek kolejną generację ZX6R i już w 2005 roku mogliśmy cieszyć się nową stylistyką. Czy ładniejszą, to już pozostaje w Waszej ocenie. Ten odcinek dobiegł już końca, ale nie martwcie się, już niedługo następne. Również i tym razem dziękuję Wam, że byliście tu ze mną i mam nadzieję, że choć trochę zainteresował Was ten materiał. Zachęcam do dzielenia się swoją opinią w komentarzach pod filmem oraz do wbijania na naszego Facebooka, gdzie możecie być na bieżąco. Liczę, że pomożecie mi w rozwoju tego kanału i zostawicie coś po sobie. Tak więc do następnego odcinka, hej!